Adonis jest tańcem kołowym, korowodowym, w metrum trójwymiarowym, z charakterystycznym rytmem ósemkowym, z dwiema szesnastkami po pierwszej ósemce i figurami kadencyjnymi. Rogulska, ja cię widzę. O, trewia. Dzięki. Alu, kontynuuj. Polonez jest polskim tańcem narodowym, otwierającym ważne uroczystości rodzinne, takie jak na przykład wesela. O, pan Chrapek się znalazł. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry. W toalecie byłem. Proszę kontynuować zajęcia, profesorze. Alu, proszę kontynuuj słowo wstępne. Polonez jest naszym tańcem narodowym, otwierającym ważne uroczystości rodzinne, takie jak na przykład wesela. Tradycyjnie we wszystkich szkołach otwiera on oba bale maturalne. Zarówno tak zwaną popularnie studniówkę, jak i bal maturalny właściwy. Dobrze, Majewska, dziękuję ci bardzo. Dosyć teorii, teraz praktyka. Tokarska, wystąp. Ty, Ula, byłaś w gawędzie. Pokażemy im. Najpierw na sucho. W ucho na sucho. Chrapek, to ty? Chcesz trzeci raz zimować? Imbecylu? Trzeci raz? I raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobrze, dziękuję. Tokarska, wstąp. Załapali, o co chodzi? Tak. Muzyka, proszę. W prawo zwrot. I do mnie idziecie, do mnie, na mnie. I tu przede mną para na prawo, para na lewo. Trzy, raz, dwa, trzy. I tam tyłem znowu czwórkami się schodzicie. Trzy, raz, dwa, trzy. Bardzo dobrze. I do mnie znowu. Raz. Słuchajcie muzyki. Pamiętajcie. Raz, dwa, trzy. Drapek! No, Drapek, doigrałeś. Ojczulek ci nie pomoże. Buja się, stary. Popatrz, popatrz na mnie. Na mnie, wezwę policję. Przyluzuj, mamuśka. Chodź zobacz, stary, jaka miękka trawa. Patrz na mnie, mówię. Tam, da-da-da. Gdzieś się najarał? Sam już się najarał. Tam, da-da-da, da-da-da. Dobra, koniec próby, koniec próby. Już, do klasy. Czwarta C do siebie, czwarta B do siebie. Wyłącz. Doigrałeś się, panacie. Bardzo proszę, panie Marku. Schodzę. Kończymy na dziś? Do jutra. Wait a minute, sir. Hurry up, baby, I'll get a cab. Thank you, sir. You are welcome. Are you American? Sorry, just Poland. Are you from America? No, Canadian. Poland is a great country. So many beautiful girls. Thanks. My girlfriend is from Poland, actually. Really? Yeah. No, it was nice talking to you, sir. Nie miałeś się gdzie ze mną umówić? A co to, złe miejsce? Mały Drowar 18. To ja ci postawię. Dziękuję, dziękuję. Macie jakiś ślad? To zbyt poważna sprawa, żeby były ślady. No, prezes banku musiał się komuś nieźle narazić. Właśnie, a propos banku. To jest za mocne dla mojego pisma. Ula, a co ty tu robisz? Cześć, tato. Dzień dobry. Przyszłam zadzwonić, bo przedłużył się włoski i pomyślałam, że zadzwonię do domu, żeby mama się nie niepokoiła. To weź zadzwoń z mojego telefonu. Dzięki.
3,5, ostatnie słowo. Ty nie wiesz, jakie są stawki. Mogę ci dać najwyżej 1,5. Dobra, daj 3 i są twoje. Dzięki, tato. No i co? No jak zwykle, cały czas zajęty. No co, do zobaczenia. Pa. Do widzenia. Słucham się, Tobo. Ile jest kilometrów z Antwerpii do Warszawy? Nie wiem, nigdy nie liczyłem. Zrobił pan o 300 kilometrów więcej. Po drodze były objazdy. A to ciekawe. A dlaczego pan wrócił o 10 godzin później? Niech pani sprawdzi, ile godzin czekają tiry w Kołbaskowie. Halo? Ulka, córcia, nie mogę teraz rozmawiać. Później, dobrze? Nie mogę, pa. A to co jest? Zabrudziło się. Farbą olejną? Przecież pan wiózł do Antwerpii wele z materiałem, a z powrotem elektronikę. To skąd ta farba olejna? Kierowieczko, ja nie. Co nie? Co nie? Co mi pan tu... Pani Marto, przepraszam, ale ja mam chorego syna. To nie tłumaczy nieuczciwości. Panie Kozłowski, jeszcze jedna taka fucha i do widzenia, rozumie pan? Przepraszam. Super, moje pieruszki. A jak ci poszła klasówka dzisiaj? Średnio. A wie pani, że dzisiaj była policja w szkole? O. Namawiali dyrektorkę, żeby rodzice wynajęli firmę ochroniarską, żeby ścigała dealerów. Kogo? Handlarzy narkotyków. I chcą wynająć takiego psa, takiego jak na lotnisku, żeby nas wąchał. Jezusie Nazareński. A to w sumie nie jest źle, bo przecież narkotyki to straszne świństwo. Dzień dobry. Padam z nóg. Paku! Piesku, pańcia była boska. Kochani, mistrzowski forehand, zniszczyłam trenera. Słuchaj, wychowawczyni prosiła, żebyście wszystkie, to znaczy wszystkie mamy, żeby przyszły tak trochę wcześniej przed studniówką. A dlaczego? Good afternoon. O, zawyżamy poziom. No jak to można powiedzieć po polsku? No, miłego popołudnia. Nie ma takiego określenia. No właśnie nie ma, bo w Polsce nie jest potrzebne. W Polsce Polacy po południu albo się już kłócą, albo są już troszkę podpici. Mała aluzyjka. Pani Stasiu, poproszę za pół godziny obiad, dobrze? Dobrze. I co, jak miało być z tą studniówką? No nic, wychowawczyni prosiła, żeby wszystkie mamy przyszły koło południa, bo trzeba zrobić sałatki, kanapki na, dla grona pedagogicznego. Chyba żartujesz. Halo? A! Dobry dzień panu, panie Andriu. Tak. Wczoraj wyjechałam. Ula, nie martw się. Na kordonie stoi. Wszystko jedno, kto pójdzie zrobić te kanapki. Ja tak, mogę tak. Pójść, dobrze? Tak, słyszę. Dziękuję, pani Stasiu.
Wyjeżdżam jutro. Ten mój młody kierowca Kozłowski potrącił pijanego milicjanta na Ukrainie. Nie mógłby tego załatwić ten twój ukraiński klient? A co ich obchodzi mi kierowca? Ja ci mówiłem, że to nie jest praca dla kobiety. Pies chce wyjść. Paco! 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 Dobry wieczór. Dobry wieczór. Naprawdę nie poznajesz? Poznaję. Nie poznajesz? Igor. Nazywaliście mnie Kacap przez to imię. Kacap. No tak, cześć. Pamiętam. Twoim ojcem straszyliśmy nauczycieli w szkole. Ja jestem lekarzem. Tak? To jednak nie zostałeś trepem? Masz rację, wojsko niszczy ludzi. Nie, zostałem. Jestem psychiatrą w szpitalu wojskowym. O. Jesteśmy sąsiadami. Kończę dom na Bławatka 17F. A to tutaj, a. Zajrzyj kiedyś. Dobrze. To cześć. No, cześć. W sprawie twojego syna, to pamiętaj, że wiesz. Co wiem? O czym ty mówisz? Nie ma sytuacji bez wyjścia. Ulka? Tak? Chodź na chwilę, zobacz. Dostałam taki gadżet w promocji. Wszystko tu jest, nawet z faksem tu jest. Pomyślałam sobie, że ci się na ten wyjazd przyda telefon. Dam ci swój stary. To znaczy, on nie jest stary. Ma 1,5 roku. Rozumiem, że do szkoły nie przyjdziesz. No wiesz, szkoła musi zrozumieć, że nie masz bezrobotnej matki. Stasia się zgodziła i będzie tam od rana, to przecież bez różnicy. Jasne. Wystawili już stopnie na półrocze. No. A matma? 4+. Ekstra, no świetnie. Świetnie. Słuchaj, jadę wcześnie rano. Nie będę was budzić. Trzymajcie się. Śpij dobrze. Pa. Mamo. No. Jedź ostrożnie, dobra? Pa. A za matmę będzie premier. Ty miałaś jakieś wiadomości od Jacka? Nie, pewnie po sesji przyjedzie. A co? Nic. Dałam Uli komórkę na wyjazd. Świetnie. I zadzwoń, jak przekroczysz granicę. Cześć. I Marta, uważaj na siebie. No. Horrible, Michael. Horrible? Yes.
Oh, that's not so bad. That one? Yes. Okay. So, let's return to our lesson, shall we? Yes. Thank you. Thank you. So, less than 3 kilometers from the road was a small house where my grandparents had lived for almost 30 years. Huh. Exactly. Let's see, less than 3 kilometers from the road of the house, no mistake. Is it yours? Yes. It's from the book? No, it's mine. Really? Yes. Okay, let's try. Translate it into English and write it down. Okay. Kiedy byłam dzieckiem? When I was a child. U moich dziadków po raz pierwszy w życiu zobaczyłam krowę. When I was a child, for the first time in my life, mm-hmm. In my grandparents' place, I saw a cow. A gdzie kwiaty położyłaś? Ale ja nie miałam żadnych kwiatów. Widziałam z okna. Trzeba iść do okulisty, mamusiu. Tak, no może. A jak jest po angielsku okulista? Okulista? To trudne słowo. Oculist. To co? Podwiozę cię w sobotę, dobrze? Nie, nie trzeba. Ojciec mnie zawiezie. A i tak wstaję rano. Muszę kupić bilet na autobus do Austrii. A co, z mamą jedziesz, tak? Tak, do Innsbrucku. To trzymaj się. Baw się dobrze. Pa. Pa, pa. Uważaj na siebie. Jak tylko dojadę, to zadzwonię. Pa. Dzień dobry. Do widzenia. Pozdrów mamę. Ty też zadzwoń, jak przyjedziecie. Zdjęć radiowozów i ludzi patrzących na radiowozy, to bym sobie sam zrobił. Ja potrzebuję relacji z miejsca zbrodni i zdjęć z miejsca zbrodni, rozumiesz? No wiesz, akurat byłem z małym na łyżwach. No. To trzeba było tam zostać. Zrozum, policja nikogo nie puszczała. Cześć, Janek. Zobacz, kosztowało, a opłacało się, widzisz? To? Od razu widać, że policyjne. Dzień dobry. Rodzina Denata puści nas z torbami. Ale o czym ty mówisz, to ty zrobiłeś te zdjęcia i koniec. Dziękuję za gazetkę. To jest dobre. I to przyniesie do mnie, tak? Nie, no nie mogę tak. Słuchaj, pracujesz ze mną już parę miesięcy, nawet zdążyłem cię polubić. Ty pracujesz na umowę zlecenie, tak? Pamiętaj, żadnych odpraw, zero referencji. To są dobre zdjęcia, zrobiłeś je czy nie, bo nie mam czasu. Dobra, podpiszę. No, a następnym razem naprawdę je zrobisz i zacznij się golić. Dzień dobry. Dzień dobry, Patryk. Ty studiowałeś medycynę? Dominik. A który to jest Dominik? Dominik? Nie, ja mam na imię Dominik. A, słuchaj, co mnie boli tutaj, co jest? No to pewnie wątroba. Chyba, że przeszywający ból to wyrostek. Nie, nie przeszywający, a wyrostek ma wycięty. Najlepiej dla szefa, żeby to była hipochondria, co nie wierzę. Ty, Patryk, ty. Anetka, ja właśnie myślałem o tobie. Szefie, chciałam tylko spytać, co robimy na walentynki. A jakie są sugestie? Takie jak zawsze, powinniśmy dać coś mocnego.
No na przykład? Na przykład miłość lesbijska w domu starców. Dlaczego lesbijska tylko? Mogą być zdrady w świecie zwierząt. O, to jest dobre. Albo o molestowaniu w miejscu pracy. Chciałabyś oskarżyć kogoś z najbliższego otoczenia? Niestety nie mam o co. Panie redaktorze, pilny telefon z domu. Połączyć? Połącz. To ja przyjdę później. Słucham, pani Stasiu. Panie Marku, z dzielnicy, znaczy się z komisariatu, przyszedł pan dzielnicowy w sprawie Jacka i powiedział, że będzie tu czekał na pana. Zapali pan? Nie, dziękuję, nie palę. Panie redaktorze, wszyscy sobie wyobrażają, że w wojsku panuje burdel. Pan też tak myśli? Ale to jakieś nieporozumienie. Mój syn jest bardzo dobrym studentem. Studiuje w Toruniu. To nie jest nieporozumienie. Odroczenie zostało anulowane z powodu skreślenia z listy studentów. Syn otrzymał 3-krotnie wezwanie do jednostki. Żadnego z nich nie podjął. Po 4 tygodniach został dezerterem. Przecież jak w zeszłym roku otrzymał nagrodę rektorską. To musi być jakaś pomyłka. Panie redaktorze, w ubiegłym roku to ja na przykład byłem żonaty. Mówmy o tym, co jest teraz. Co mam zrobić, żeby pana przekonać? Nic, pan nic. Niech pan zadzwoni do swojego pasierba i powie mu, żeby przestał się bawić z nami w ciuciu babkę. Bo prędzej czy później stanie przed sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Może pan zostawi jakiś telefon? Nie, nie trzeba. Przepraszam, może podać panom herbatę? Przepraszam, nie piję. Jaki dowcipny. To spotkamy się tutaj o 1:00? Okej. A ja wcześniej kupię bilety. Dobra. Trzymaj za mnie kciuki. Wiesz, jakie to jest dla mnie ważne. Wow. Zaczekaj. Co robisz? Ta bluza zawsze przynosiła mi szczęście. Zakładaj. Okej. Ale później. Ale nie masz mi tego za złe. No idź już, nie marudź. Dobra, na razie. Na razie. Powodzenia! Jestem. No, nareszcie. Odebrałam bagaże. No i co? Masz autograf? Nie mam. Pojechali w trasę. Oj, sweterek nie pomógł. Sorry, no chodź. Zaraz mamy autobus. Bo to, co nas podnieca, to się nazywa kasa. A kiedy w kasie polsa, to sukces pierwsza klasa. Bo to, co nas podnieca, to czasem też jest seks. A seks plus pełna kasa, to wtedy sukces jest. Zanieje same. No co, pośpiewać sobie nie można? Właśnie. Siadaj, daj mi się potargować. Dzień dobry. Jak będzie pan polony? My z koleżanką domu zasichla. Pany? Zasichły tak jak do cichego. Kielowoz. Dwie. Zajdzie, to się nie wypłacić się, nie wiecie, że w górach drugą? Trudno. Straciliście dobrą klientkę. Pójdę tylko, droga do myśli. Dezert! Idzie. Władek, kolega, jedzie zasichły, ale wieczorem. A za ile? Z Władkiem się dogada. Z Władek fajny, on cię tam bez niczego weźmie. To się dogadamy. No. Fajne, kiedy Władkowskie wrób sobie, aby moje miary, a to tak trzyma.
fajni górale. Nawet jeden podobny do Małysza. Tak, trochę tak. Dzień dobry. Szukam doktora Krzyńskiego. A doktora nie. Gdzieś w terenie, tak? Nie znałem. A będzie tu wieczorem? Nie znałem pan. Mogę prosić pan? A tu zakryte wsigda. U doktora klucz. Może pan mu to dać? Żurnalist? Tak. Ja też żurnalist. Do widzenia. Хорошо. Cześć, witam was, Jacek Matuszewski. Przez całą noc będę usiłował was zabawić, jednocześnie ukrywając przed całym Toruniem stan mojego gardła. Dzwońcie, jestem żywy, nie staśmy. Radio Phantom, słucham. Bardzo mi miło, że dzwonisz, ale tego nie puszczę. Idź na dyskotekę albo od razu do pakerni. Radio Phantom? Mhm, no pewnie. Tak? No. Dobrze. Okej, cześć. Mam złe wiadomości. Jesteście wstrętnymi egoistami. Wiecie, że siedzę tutaj samotny, opuszczony, chory, a wy pozdrawiacie tylko jeden drugiego. Mnie nikt nie pozdrawia, ale dobrze, dobrze, ja rozumiem. Ja się nie gniewam. Tacy ludzie, takie czasy. Radio Phantom, słucham. Szanowny ojczym sobie o mnie przypomniał. Tak wylali mnie. Bo nie będą się nade mną wyżywali jacyś niedorżnięci psychopaci. Tak ucieknę! Primum non nocere. Podstawowa zasada lekarska. Przede wszystkim nie szkodzić. A jak da się pomóc, to dlaczego nie? Sytuacja jest zabagniona, sprawa jest w prokuraturze, teraz byle czym nie da się tego odkręcić. Teraz trzeba wykazać schizofrenię. Człowiek, który nie chce iść do wojska, musi być chory psychicznie, to chyba jasne, nie? Tak. Miałeś jakiegoś wariata w rodzinie? To jest mój pasierb. On nie dziedziczy chorób po mnie. A, to pardon? Jego ojciec biologiczny? Wyjechał 20 lat temu, jest na Manhattanie, adwokat, w dużej kancelarii pracuje. Szmalony? Właśnie nie utrzymujemy żadnych kontaktów z nim. A jego matka? A, twoja żona? No sorry, na czymś trzeba budować. Marta jest całkowicie normalna. Jest do bólu normalna. No to ładne. Co ty palisz? Głupi jesteś? Tylko przy gorzale. To znaczy się codziennie. O, przepraszam. Tak, słucham. Witam. Nie poznałem. To znaczy przyjechały i mają ten wspólny pokój, jak chciał, tak? No to bardzo dobrze. To bardzo się cieszę. Dziękuję. Dziękuję za wiadomość. Do widzenia. Córka wyjechała na obóz zimowy, wiesz? Dzwoniła matka jej koleżanki. Wejdź, z nią nie ma żadnych problemów. One pojechały na obóz, powiedzcie, włoski. Cały dzień będą rozmawiały po włosku. Po włosku do kłębka. Trzeba założyć wstecznie kartę. Powiedzmy, że 5 lat temu zgłosił się po raz pierwszy oczywiście do szpitala cywilnego. Tam musi mieć lekarza prowadzącego. 3 hospitalizacje i powiedzmy potwierdzone konsultacje. To jest absolutnie konieczne przy schizofrenii. No i wiesz, na tej drodze będziemy musieli opłacić kilka pijawek. Ile? Słyszałeś o czymś takim jak fala? Każą młodym lizać posadzkę właśnie. A jak jeszcze dorwą studenta, to... Ile?
A jeszcze miesiąc temu wystarczyłaby zwykła komisja psychiatryczna. Kacap. Powiedz ile. Tu chodzi o wyrobienie prawdziwych dokumentów. To kosztuje. Cztery i pół tysiąca. Dla siebie nic nie chcę. 45 baniek. Żartujesz? Nie odbierasz? Jest sekretarka automatyczna. 4,5 tysiąca. No tak. Baksów. 4,5 tysiąca dolarów? Kpisz? Proszę, że tak późno dzwonię, ale może Ula wróciła już do domu. Whisky, lubię whisky. Bo ja nie wiem, gdzie ona jest. Ostatni raz widziałem ją w Nowym Targu. Teraz jestem w Murze Sichlu. Dobranoc. Halo. Co jest? Nic. Nie rozumiem, jak to zniknęło. Przecież dzwoniły, że dojechały. Nie, to ta druga pinta koleżanka może coś przekręciła albo matkę okłamała. Myśmy dali Uli telefon komórkowy przed wyjazdem. Zaraz sprawdzę. Mam go tutaj. Słyszysz, jakaś muzyczka gra na górze? Niemożliwe. Posłuchaj. O, teraz. Chłopaka, którego nie akceptowaliście? Nie, dlaczego? Akceptujemy Michała. Brała? Co? Narkotyki. Skąd? Przeciwnie, gardziła nimi. Jakiś ruch parareligijny? Sekta, satanizm. Co ty mówisz? To jest bardzo udana, wspaniała dziewczyna. Po pierwsze, to nie minęło jeszcze 48 godzin. A tak mówi przepis. Dzisiaj każde dziecko wie, że nie ma takiego przepisu. Ja mówię. A po drugie, to zgłoszenie o zaginięciu należy zgłosić w Nowym Targu, bo tam zaginęła córka i tam należy jej szukać. Nie jest tak? Na prostą logikę. Co pan mówi? Pan ma obowiązek przyjąć zgłoszenie zaginięcia. Skoro pan zna moje obowiązki, to proszę bardzo. To jest formularz, proszę wypełnić i mi oddać. Proszę o długopis. To już nie jest mój obowiązek, a dzwonić to pan może z korytarza. Stul pysk. Igor Kryński. Z dyżurnym ministerstwa, proszę. Cześć pracy, Igor Kryński. I ja witam inspektora przy sobocie, przy robocie. A chwalić Boga jakoś leci. Wyłącz to radio. Mojemu przyjacielowi, a właściwie kuzynowi, zniknęła córka. Kłopot taki. No tak. Nie, córka. Krzesznica moja. W górach. W Nowym Targu. Pojechała z koleżanką na ferie. Ula Tokarska. Urszula Tokarska. No proszę mi to dać. Aksel, wąchaj ślad. Wąchaj ślad. Tak, dobry pies. Wąchaj ślad, Aksel. Wąchaj ślad. Wąchaj ślad. Tak, dobry pies. Wąchaj ślad, Aksel. Wąchaj ślad, Aksel. Zgłaszam się. Powiedz, co ustaliłeś. Sprawdzałem wszędzie.
Na pogotowiu w szpitalach nigdzie nie ma. Słuchaj, wąchaj ślad. Dzięki, do odbioru. No to żadnego sensu to już nie ma. No wiem. Ja te psiak się plącze w koło, te ślady adeptane. Wiem, że to nie ma żadnego sensu. Warszawa każe, powiat musi. A ten co ma robić dalej? No wiesz, co masz robić. Daj sobie spokój z tym fotografowaniem. Dzień dobry. Jestem ojcem zaginionej. Dzień dobry. Wykonuję czynności. W chwili obecnej nie posiadam żadnego dowodu, że było to porwanie czy ucieczka. Zawiadomimy. To jest mój telefon. Dziękuję. Po jaką cholerę zatrzymałyście się w Krakowie? To był twój pomysł, tak? Powiedz mi spokojnie, co się stało? Fajni górale. Nawet jeden podobny do Małysza. Tak, trochę tak. Jestem głodna, zapraszam cię na obiad. Nie jestem głodna, jadam w Krakowie. Meksykański. Dobra, to ja idę do miasta coś zjeść i zadzwonię do mamy. Dobra. Dobra, to na razie. Na razie. Matylda, daj mi Walkmana, co? Gdzie masz? Tyle. Ale nie jesteś głodna? Nie. No to co, na razie. Dobra, cześć. Będę w poczekalni. Dobra, pa. No już przyjechałyśmy. Mhm. Mam pokój z Lulką. Ładna pogoda. No i śnieg spadł. Na rudo? Naprawdę? No jak wygląda? Muszę to zobaczyć. Mhm. Dobrze. To zadzwonię jutro. Pozdrów tatę. To pa. Dobry, dobry. Te dwie, co ci godą, zasichłe. Jedną widzę. Druga jeszcze przyjdzie. A ta druga panienka, to ty jest tak piękna jak wy? Jest piękniejsza. A no to 20. No, trudno, będę stratny. Za mniej to się już nie da, no naprawdę. 20. No to deal? Deal. No, Kazek. Thank you. Trzymaj się, Wadziu. Kazona, koleżanka. Masz poczekalni. No to zawołajcie z nią. Zostawię plecak, zaraz wrócę. Ale zaraz! Co, w oborze się chowałaś? Co to za wrzaski? Przepraszam, czy nie widziała pani takiej dziewczyny w moim wieku z taką czerwoną czapką z daszkiem? Nie, nie widziałam. Zabieraj się stąd. Kretynka. Przepraszam, nazywam się Matylda Rogulska. Nikt nie zostawił dla mnie wiadomości? Nie. Łuka, ale mnie przestraszyłaś. Sorry.
jedziemy na dworzec. A to się znacie dłużej, czyście się stretły w PKS-ie? Przyjaźnimy się od 12 lat. Pani, a tą godzinę, co je tu stoł, to tyś by pasowało wyrównać. Ile? A po uwozaniu. Rozliczymy się na miejscu. Pani, ja już dłużej na was nie będę cekał. Jedźmy. Kamon, co ja z tobą mam? Co ja z tobą mam? Albo tak. Kamon, o baby, co ja z tobą mam? Mam dom w Chicago. Nie martwcie się. To moja wina. To ja namówiłam, żebyśmy wysiadły w Krakowie, bo chciałam poznać tego maleńczuka. Idiotka ze mnie. Maleńczuka? To ja go znam. Szwagier busem z nim jeździ i bez to Joseczko wiem. A teraz to on będzie miał koncerty w Rzeszowie, w Jaśle i decyd. Decyd. Nie ma się co zamortwiać ani smucić, bo ona już tam na pewno w ośrodku pod pierzyną leży. Mam nadzieję, tak będzie. Mam dom w Chicago. No to my są. Dobry wieczór. Przepraszam, że tak późno dzwonię, ale może Ula wróciła, bo ja nie wiem, gdzie ona jest. Ostatni raz widziałem ją w Nowym Targu. No już nie płacz. Przepraszam cię. Chodź, napijemy się herbaty. Czekaj. No cześć, kochanie. Jak ci poszło na Ukrainie? No, to wspaniale. Ula, jest śnieg. Dzwoniła, że mają śnieg, tak. No, wszystko w porządku. Tak, cieszę się, że jesteś w Polsce. Dzwoniła wczoraj i dzisiaj pytała o ciebie. Tak. Nic się nie stało. Mam katar. Gdzie jestem? No to ci powiem. A mogę mówić? Słuchaj, Marta, nie mam dobrych wiadomości. Ula zniknęła. No to znaczy, że nie wiem, gdzie jest. No szukam jej. No przecież ci mówię, że już szukam. Nie zwariowałem. Nie krzycz na mnie. W Nowym Targu. Matylda jest ze mną. Marta, jak będę wiedział, to natychmiast do ciebie zadzwonię. No.